Witam wszystkich, z tej strony Mark Michael. Dziś w kolejnym odcinku serii Teoria Gier przyjrzymy się budowie wszechświata znanego nam serii The Elder Scrolls. Zapraszam. O budowie świata mówiłem już jakieś pół roku temu w pierwszym odcinku gamingowego shotu. W skrócie opowiem, że składa się z Mundusa, Otchłani i Eteriusa. I to jest praktycznie cały wszechświat. Dziękuję wszystkim za uwagę i nie zapomnijcie... Hej, ale to już wszystko? Czy to tak po prostu zostawiamy? Na pewno nie w tej serii. A więc zaczniemy od samego początku. W samym środku mamy Mundus, czyli po prostu układ planetarny. Jak widzimy, planety są położone w różnych płaszczyznach. Tu nie ma nic dziwnego. W naszym wszechświecie, ba, nawet w naszym układzie planetarnym są odstępstwa. Na przykład Wenus obraca się w odwrotną stronę co większość planet. Uran w ogóle dziwnie się obraca, bo tak jakby toczy się po swojej orbicie. Ale w świecie The Elder Scrolls jest o wiele dziwniej. Otóż w środku tego układu planetarnego jest planeta, a nie gwiazda. Oznacza to, że pozostałe planety, aby były utrzymane w grawitacji, muszą mieć masę o wiele mniejszą niż Nirn. Można przypuszczać, że są to planety gazowe, jednak nie są olbrzymami. Planety gazowe cechuje mała gęstość, więc jak na razie pasuje. Na razie. Problem tu stanowią planeta Arkai i Zenitar. Otóż one obracały się wokół widocznych osi X i Y. Jednak te osie są tylko wyimaginowane. Te planety nie mają żadnego ośrodka grawitacyjnego, to znaczy, że wykonują obrót wokół niczego. I jestem pewien tak na jakieś 94%, że takie zjawisko jest z fizycznego punktu widzenia niemożliwe. Tak jak mówiłem w odcinku o urządzeniach Aperture Science, bozony, w tym grawiton odpowiedzialny za grawitację, po prostu nie mogą oddziaływać do niczego. Muszą mieć dwa ośrodki, pomiędzy którymi mogą przekazywać jakieś siły, czy ogółem energię. Więc tu już wszystko wiemy. Dalsze spekulacje możemy połączyć praktycznie w jedno. Otóż dalej są dwa wymiary. Otchłań, czyli Oblivion, oraz Eterius. I tu będzie trochę zabawy. Nasz świat najprawdopodobniej powstał w wyniku wielkiego wybuchu. Działo się w nim wiele bardzo dziwnych zjawisk. Jednak nie o tym mowa. Mowa tu o budowie wszechświata. Nasz wszechświat od początku jego istnienia stale się rozszerza. Co ciekawe, rozszerza się coraz szybciej. Znów pominijmy ten fakt. Zadajmy sobie teraz pytanie. Czy wszechświat ma środek? Wiele osób się nad tym zastanawia, ale przecież odpowiedź jest banalnie prosta. Skoro wielki wybuch, dający życie wszechświatu, rozpoczął się w nieskończenie małym punkcie, to w końcu ten punkt jest środkiem wszechświata. To jest jak taka bańka. Rozszerza się we wszystkich kierunkach jednocześnie, tworząc kulę. Moją teorią jest to, że podczas wielkiego wybuchu najpierw został wydzielony Eterius, potem Oblivion, a na końcu uformował się Mundus. A dlatego, że wszechświat się rozszerza, to mamy to tak, jak jest przedstawione w tej serii gier. Czy to wam czegoś nie przypomina? Nie wiem jak wam, ale mi nasuwa się na myśl Księga Rodzaju, czyli stworzenie świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Wtedy Bóg rzekł: niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość była dobra, oddzielił ją od ciemności. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Powiem wam, że jest to dosyć interesująca myśl. Ludzie chcą połączyć naukę i religię, jednak o tym powiem nieco więcej w innym filmie. Ale zawsze musi być jakieś ale. Żeby ukształtować wyraźną granicę pomiędzy dwoma, że tak się wyrażę, wymiarami, potrzebny jest nieustanny wpływ na nie. Dlatego też musimy wymyśleć jakąś inną teorię. Tutaj będę trochę rzucał pojęciami dosyć bardzo astrofizycznymi, więc postaram się mówić jak najbardziej szczegółowo. Wiemy, że wszechświat się stale rozszerza. Wiemy też, że zawsze szuka równowagi. Dlatego też nasi ziemscy naukowcy wysunęli hipotezę, że istnieje takie coś jak ciemna energia. Ma ona przeciwdziałać grawitacji, żeby wszechświat sam pod siebie się nie zapadł. I to właśnie przez nią nasz wszechświat się rozszerza. Wiem, że zapadanie sam się pod siebie brzmi co najmniej dziwnie, ale cóż, taka natura. Tak samo umierają ogromne gwiazdy, które przeistaczają się w czarne dziury. Wnioskując po tym, można stwierdzić, że owa ciemna energia wywiera ujemne ciśnienie. Przeciwdziała grawitacji, czyli jest jej odwrotnością,
czyli antygrawitacją. Wydaje mi się, że właśnie ona oddziela te swoiste wymiary, czyli Mundus, Oblivion i Aetherius. I właśnie dzięki niej w Sovngarde nie musimy obawiać się ataku Daedr. Jednak czym jest słońce w Skyrim? Czym są gwiazdy? To nic, jak tunele czasoprzestrzenne zaginające przestrzeń. W Oblivionie nie ma dziur. Oblivion ma takie zakrzywienie czasoprzestrzeni, które wyglądają jak bańki. Które wyglądają tak, jak według ludzi wyglądają tunele czasoprzestrzenne. No jak jest według Was? Dziękuję wszystkim za uwagę i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam na fanpage na Facebooku, gdzie możecie dowiedzieć się o paru ciekawych pomysłach, które chcę wprowadzić na kanał. Link oczywiście znajduje się w opisie. Do zobaczenia.